Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale takim informacyjnym. Dzisiaj omówimy sobie tak w skrócie to, co się pojawiło na devblogu odnośnie aktualizacji 0.11.7. I szanowni Państwo, jest tu jedna bardzo, ale to bardzo ważna sprawa, mianowicie stocznia, w której będzie można ponownie wybudować Puerto Rico. I jak wygląda sytuacja z Puerto Rico? Otóż szanowni Państwo, stocznia będzie się składała z 40 faz, rozłożona będzie na etapach aktualizacji 0.11.7 i 0.11.8, czyli będą 2 miesiące na zrobienie tego, podkreślam 40 etapów. 34 z tych etapów możemy zrobić sobie za darmo i jeżeli dojdziemy do etapu 25, to dostaniemy niszczyciel tieru bodajże 7 Charon czy Huron, nie wiem jak to czytać, i będziemy mieli sobie taki okręt właśnie za darmo w grindzie tegoże wydarzenia. Jak wygląda sytuacja z pakietami startowymi, na razie nie wiadomo. Wiemy natomiast już, że 6 faz trzeba kupić i standardowo będą one kosztowały 1750 dublonów. No nie da się tego zrobić za darmo. Żadnej ostatnio stoczni nie dało się zrobić bez inwestycji jakiejkolwiek, także wydaje mi się, że dla Puerto Rico, który jest naprawdę fajnym okrętem, to jest cena w miarę rozsądna, tym bardziej, że jeszcze po drodze będzie niszczyciel premium tieru 7. I tak, tu jest bardzo ważna informacja, chyba najważniejsza w tym materiale. Jeżeli już posiadacie Puerto Rico, to budując go jeszcze raz, otrzymamy specjalną sekcję w zbrojowni i będzie można tam wybrać, znaczy taki certyfikat dostaniemy i ten certyfikat będzie można zamienić albo na 35 tysięcy dublonów, albo 33 tysiące stali, 63 tysiące punktów badawczych lub 264 tysiące węgla i to wybiera sobie każdy indywidualnie. I to pozwoli nam kupić dowolny okręt, jeden okręt tieru 10 z tych zasobów właśnie, któryś konkretny. Czy dobry pomysł? Moim zdaniem dobry. Także posiadacze będą na pewno zadowoleni. Ci, którzy nie posiadają, zyskają Puerto Rico i dodatkowy niszczyciel. Także wydaje mi się, że warto będzie naprawdę się tutaj tą stocznią zająć. Kolejny aspekt, który skłoni mnie do tego, żeby do Wowsika wrócić, troszeczkę więcej w niego pograć. Także myślę, że będę w końcu miał jakiś znowu cel w tej grze. Nowy sezon bitew klanowych i będziemy tutaj mieli bitwy klanowe rozgrywane w formacie 6x6 na tierze 8. Bardzo dobrze. Okręty lotniskowce nie będą dopuszczone do gry. Nie więcej niż jeden pancernik na drużynę i nie mamy informacji o okrętach podwodnych, ale że są nadal w fazie testów, to wnioskuję, że ich nie będzie. I super. Także takie rankingówki to ja sobie nawet zagrał na tych ósemeczkach, bo to myślę, że nie będzie takie nudne, jakby było w przypadku obecności lotniskowców. Potyczki. Będą 3 potyczki, 12 na 12 to dla mnie żadna atrakcja, po prostu random. 4 na 4 może być ciekawiej. A, zerknijmy jeszcze na tiery. Będą 6 tiery. Także to ciekawostka. 4 na 4 na szóstkach jak najbardziej myślę, że będę brał udział w takich potyczkach i 3 na 3 to tym bardziej, bo taki format jest zdecydowanie fajną odskocznią od tego, co się obecnie dzieje na randomach. No i w konwoju też, bo tam no, zidiocy nie sięga zenitu, nie patrząc na niektóre zagrania, ale to już jest inna sprawa. No i w aktualizacji 11.7 będziemy mieli drugi etap wczesnego dostępu do krążowników liniowych Royal Navy. I będzie tam aktualizacja portu w Londynie, oczywiście jakieś kontenery, kamuflaże, pierdoły, żetony i takie inne rzeczy. Ale tutaj też jest fajna rzecz. Pewnie pamiętacie, że ja narzekałem niejednokrotnie na to, że ja nie umiem korzystać z samolotu zwiadowczego, czy tam spotującego, jak to zwał, tak zwał, bo on zmienia kąt kamery na taki. Ale obecnie będziemy mogli sobie ten kąt obniżyć w sytuacji, kiedy na przykład okręt mamy w zasięgu, i możemy sobie po prostu strzelić do niego tak, jakbyśmy strzelali normalnie, czyli bez tego samolotu, nie tak z góry, bo to no, mi to przynajmniej bardzo mocno utrudnia obranie odpowiedniej poprawki, żeby ten okręt trafić. Wreszcie, po 6 latach to zostało wprowadzone. Bardzo dobrze. I teraz tak, co więcej? Improvementy dla submarinesów to nas bardzo nie interesują, mnie przynajmniej. Ulepszenia wizualne. Zostanie dodana opcja bardzo wysokie ustawienie dla cieni. Zwiększone zostaną detale dla ustawień maksymalne i wysokie. I to chyba to wszystko jest, co z tego artykułu by było dosyć istotne. Nowe kamuflaże również zostaną dodane dla Halanda. Wygląda to jak jakiś taki eventowy kamuflaż, powiem szczerze.
i wygląda całkiem ładnie. Malowanie jest takie w miarę maskujące, nie jest jakieś takie oczojebne, całkowicie odbiegające od idei wykorzystania kamuflażu, a tu mam jakieś takie akcenty bardziej już dekoracyjne. No wygląda nieźle. No tutaj to jest w ogóle inna bajka na Hampshire'a. Kto to kupuje w ogóle? Nie mam pojęcia. No i na Incomparable też będzie kamuflaż, ale to już inna inność. Także w tym materiale, znaczy w tym artykule tyle. Ja sobie po prostu teraz pozwolę przeskoczyć na drugi, bo mam przygotowane jeszcze drugie okienko. I szanowni Państwo, testy nowych okrętów, czyli mamy tutaj, szanowni Państwo, tym razem tak. Wersja, jeżeli macie na przykład Lazo w swoim porcie i możecie go porównać do Czapajewa, to tutaj mamy coś adekwatnego do tego, tylko że zamiast Woostera będziemy mieli Vallejo, i to chyba tak to się czyta, czyli Woostera na tierze 9, tyle że tu mamy 5 wież, tam chyba jest 6 na Woosterze, także jedną obcięli. I co on tu będzie posiadał? Będzie posiadał ulepszoną balistykę i dobrą szybkostrzelność oraz samolot spotujący taki sam jak mamy właśnie na Lazo, czyli szybko się przeładowuje i poprawia nam zasięg ostrzału, czyli to jest okręt po prostu do pływania, do plumkania, do robienia pożarów z daleka. Tym bardziej przekonuje nas do takiego stylu gry zestaw materiałów eksploatacyjnych, jakie ten okręt posiada. A posiadać będzie on, szanowni Państwo, defensywny ogień przeciwlotniczy i grupę naprawczą na oddzielnych slotach oraz ten szybko ładujący się spotter. No i nie będzie posiadał ani hydro, ani radaru. Także nie ma co podchodzić nim blisko, po prostu trzymamy się na daleko i palimy. Identyczny styl gry jak na Lazo w porównaniu do Czapajewa oczywiście. Czy warte zakupu? No nie wiem, powiem szczerze. Do plumkania z daleka na 9 to ja mam inne okręty. I tutaj mamy kolejny Fletcher, tym razem, kolejny Fletcher, tym razem pod flagą pana europejską i tutaj wysłany do greckiej floty w 1959 roku. Szybkostrzelny, jedna wyrzutnia torpedowa, czyli charakterystyka podobna do tego, co mamy na Kidzie. Dobry kamuflaż oraz generator dymu z długim czasem rozproszenia zasłony. Dodatkowo jeszcze engine boost i defensywny ogień przeciwlotniczy na oddzielnych slotach. To jest akurat już jakiś tam nowum, bo większość premkowych i, no i drzewkowych amerykańskich niszczycieli ma to na jednym slocie. Albo boost, albo pelotka. No i brytyjski lotniskowiec Malta, tier 10. Czy wygląda podobnie do Audaciusa? Nie wiem, nie pamiętam. Audaciusem praktycznie nie gram, także ciężko mi się odnieść. Projekt dużego lotniskowca z opancerzonym pokładem, rozwinięty na podstawie doświadczeń bojowych z Pacyfiku. Duże grupy samolotów w porównaniu do brytyjskiego lotniskowca drzewkowego. I teraz tak. Another feature of the ship is her dive bombers attacking in horizontal flight. Czyli no, horyzontalnie, czyli jak? Poziomo? Czyli będzie zrzucał tak, jak zrzucają drzewkowe lotniskowcy, ale będzie zrzucał bomby AP. Czyli chyba to jest ta różnica. Jeszcze sobie zerknijmy na tego Vallejo. Co my tutaj mamy, szanowni Państwo? Velos tier 9. Aha, czyli Fletcherek, ale z 4 działami. Fletcher ma 4 czy 5, nie pamiętam, powiem szczerze. Też dawno nie grałem. Vallejo 5x252 mm, 16,7 km zasięgu. Oczywiście można to jeszcze wydłużyć plus samolot, także no trochę to będzie jednak daleko biło. Szansa na pożar 12%, także przyzwoicie. Przeładowanie wynosi tutaj ile? 5 sekund. No to będzie srał ogniem, naprawdę będzie srał ogniem. Do tego nam dochodzi 32,5 węzła prędkości maksymalnej. No i tak jak widzieliście tutaj, naprawka, grupa, znaczy rozbicie, grupa naprawczo-ratunkowa i fighter lub zamiennie właśnie na ten szybko ładujący się samolot spotujący, co myślę, że będzie rozsądniejszym wyborem, bo fighter, no to lepiej sobie wziąć Seattle i robić to samo, mając na pokładzie jeszcze radar plus hydro. No i zerknijmy sobie tylko jeszcze na torpedy na tym Valeosie. Jedna wyrzutnia, jak już powiedzieliśmy. Torpedy o zasięgu 10,5 km, prędkość 66 węzłów, wykrywalność torped 1,4 km. Także no, kolejny Fletcher, czy warto kupić, to będziemy oceniać później. Na tą chwilę w tym materiale z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia i na razie.